Czy jest to w ogóle możliwe, abym uruchomił najszybszy gamingowy procesor na tak starej płycie głównej jak Asus Crossair 6 Hero? Przekonajmy się. Od samego początku AMD podkreślało, że platforma AM4 będzie długowieczna. W ostateczności doczekaliśmy się aż 5 generacji procesorów AMD Ryzen na przestrzeni lat 2017-2022. Podstawka podstawką, ale zupełnie inaczej wyglądało to ze wsparciem dla chipsetów. Już w dniu premiery Zen 3 AMD podkreśliło, że Ryzeny 5000 nie będą wspierane przez chipsety B350, X370 czy A320 przez fakt, że z racji ich daty wydania mogą wystąpić problemy na linii stabilności i ogólnego działania. Jednak już w listopadzie 2021 roku dotarły do nas słuchy, że na niektórych płytach z chipsetami A320 i X370 Ryzeny 5000 działają bez problemów. Plotki okazały się być prawdą, bo już na samym początku 2020 roku ASRock ogłosił oficjalne wsparcie dla nowych Ryzenów. Akurat firma ta lubi działać pod prąd i tak było i tym razem. BIOSy jednak zostały po pewnym czasie usunięte, albowiem AMD zależałoby ogłosić to z pompą. 16 marca podczas premiery odświeżonych Zenów 2 i 3 oraz samego gamingowego potwora Ryzena 5800X3D. Większość producentów oferuje już oficjalny dostęp do beta BIOSów dla płyt serii 300 ze wsparciem dla Ryzenów 5000. MSI z ASRockiem, nawet za gestą 1207, naprawiającą funkcjonowanie systemu operacyjnego z TPM. Asus cały czas oferuje wersję 1206, ale w planach wydanie jest tej z wyższą numeracją. BIOS aktualizujemy wykorzystując starszy procesor lub jeśli już go nie mamy, to poprzez przycisk na płycie. Oczywiście nie każdy model płyty na to pozwala. Czy to działa? Oczywiście, że tak. I to jak? Nowa wersja AGESy naprawdę daje kopa Crossair. Jestem zadziwiony możliwościami tej płyty w połączeniu z Ryzenem 7 5800X3D. Oczywiście za chwilę dojdziemy do testów wydajności, które pokażą pełnię możliwości tej konfiguracji, ale już teraz, jak mówię, jestem zaskoczony możliwościami konfiguracji, w tym ustawień pamięci operacyjnej. Oczywiście lwią część roboty wykonał kontroler pamięci w procesorze AMD Ryzen 7 5800X3D, ale i tak trzeba podkreślić, że tak stara konstrukcyjnie płyta poradziła sobie bez większych problemów z ustawieniem 3733 z FCLK 1:1 z pamięcią. No wszystko działało jak należy, pełna stabilność ze zmodyfikowanymi timingami drugorzędnymi. A teraz czas na testowanie. To, że stare Hero ma się dobrze, pokazują testy w programach użytkowych. Co prawda w każdym z nich X370 musi uznać wyższość płyty z numerkiem 5, ale mówimy tu o dość małych różnicach na rzecz nowego MOBO. Testy w grach potwierdzają to, co sprawdziliśmy w programach użytkowych. X370 ma się dobrze, ale nie tak dobrze jak X570. W gamingu te niewielkie dysproporcje łatwiej zauważyć. W najbardziej skrajnym przypadku tracimy 5% do osiągów Ryzena 7 5800X3D. Wydajność zapewniona przez tego starego mobasa z Ryzenem 7 5800X3D jest niczego sobie, ale różnice występują pomiędzy dwoma typami chipsetów. Mogą one wynikać z procedur testowych, z beta BIOSów udostępnianych na takie płyty. Na pewno swoje także dołożyły wersje PCI, bo na tej płycie z tym procesorem nie jesteśmy w stanie uruchomić PCI 4.0. Czy to dysk NVMe, czy to pierwszy port PCI Express będzie pracował w standardzie 3.0. Różnice między 3.0 a 4.0 nie są duże, jeśli chodzi o działanie karty graficznej, ale na pewno jakieś te minimalne dysproporcje mogą zaistnieć. Tyle w tym temacie. Co ciekawe, AirBar można włączyć na tej płycie bez żadnego problemu i on działa. Więc poza tym PCI-em, poza tymi drobnymi różnicami, naprawdę ciężko doszukiwać się większych różnic.
Temat porównania starej płyty z nową uważam za zakończony. Wszystko jest podane jak na tacy. Co prawda stara płyta nie osiągnęła wydajności nowej w programach użytkowych, a także w grach, no ale jednak mówimy o niewielkich różnicach między tymi dwoma wersjami chipsetów X370 a X570. Co istotne, to jest dobra informacja dla osób, które cały czas nie zmodernizowały swoje platformy o nowy procesor. Okazuje się, że użytkując Mobasa z roku 2017, cały czas będąc na przykład na Ryzenie pierwszej generacji, możemy przesiąść się na, uwagę, gamingowego potwora, czyli Ryzena 7 5800 X3D i praktycznie otrzymać wydajność, która jest gwarantowana przez również te najdroższe płyty główne z chipsetem X570. To jest na pewno dobra informacja, bo nie spotkałem się ani z problemami natury stabilności, wydajności, działania dysków, ustawienia RAMu. Naprawdę były super, można było poszaleć z overclockingiem pamięci operacyjnej, co jest na pewno dobrą informacją dla wszystkich użytkowników platformy AMD Ryzen. Oczywiście to jest test jednego modelu i wcale nie słabego, no bo ciężko powiedzieć, że Crosshair to słaba płyta główna, szczególnie w tamtym czasie. Natomiast z tego, co wiem, jakie informacje do mnie napływają, z innymi, również tańszymi płytami głównymi nie ma problemu, oczywiście w granicach rozsądku, bo możemy wpakować taki procesor do B350 Asusa gamingowego, czy z dopiskiem gaming, gdzie sekcja zasilania jest w układzie 4+2, no i spotkać się z dużymi problemami. Tutaj radzę utrzymywać wszystkim się w tych granicach rozsądku i patrzeć także na sekcję, bo może być bardzo, ale to bardzo gorąco. Temat, jak mówię, zamykam, to test jednego modelu, pokaz działania, że naprawdę może być wszystko ok z takim chipsetem i z obsługą najszybszego gamingowego procesora AMD. Mówił Lipton i pa, pa.